Cześć kochani, tu Sielska, witajcie ponownie u mnie. Ja Was dzisiaj zapraszam na czat make-up przy wykorzystaniu kilku nowości marki Makeup by Mario. Będzie nowy korektor, będzie to cudeńko. Tak, w końcu mam, ale nie tylko, o tym będzie dzisiaj, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem bez makijażu prawie, bo nałożyłam bazę, pod cienie. Nałożyłam też sam podkład, no i żeby trzymać się tematu, sięgnęłam po podkład od Makeup by Mario, to jest jego Surreal Skin Foundation. Tak, Surreal Skin Foundation i ja mam swój w odcieniu 2N. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda aplikacja tego podkładu na mojej twarzy, no i chcielibyście się dowiedzieć o nim troszkę więcej, to podlinkuję Wam filmik na górze, gdzie dla Was go omawiam. Stwierdziłam, że jak będę nakładać korektor z tej serii, no to wypadałoby Wam go pokazać przy jego starszym bracie. O tym dzisiaj będzie. Przede wszystkim o korektorze, o palecie, która gdzieś tutaj leży między tymi wszystkimi kosmetykami, które są wyjęte. O korektorze, o palecie, ale też o dwóch rzeczach, które dla mnie nie są nowością, natomiast dopiero teraz w naszej Sephorze się pojawiły, czyli o różu w kremie i tej bardzo lubianej ostatnio przeze mnie. Chciałam powiedzieć pomadce, ale to jest opisane na stronie Sephory jako błyszczyk. Tak naprawdę. Zaraz Wam wszystko opowiem, przechodzimy do akcji. Akcja dzisiaj zaczyna się od korektora, czyli Surreal Skin Concealer. I oczywiście, jak to zwykle u mnie bywa, chcę Wam przeczytać kilka informacji. Niestety on jeszcze nie pojawił się u nas na stronie naszej polskiej Sephory, gdzie kosmetyki Makeup by Mario można kupić. Natomiast jest kilka informacji na stronie samego Mario, samej marki. Co prawda tam jest możliwość zamówienia do Polski i kiedy wybierzecie taką opcję, to wszystkie ceny zostaną podane w złotówkach. Z tego co mi wiadomo, sama przesyłka do Polski jest dość kosztowna, więc przyznaję, że ja mam takie szczęście, że mąż często w Stanach bywa i za każdym razem, kiedy tam jest, coś mi z tych Stanów przywozi, więc udaje mi się ten problem, można tak powiedzieć, ominąć. Dobrze, moi drodzy, korektor. Korektor, który ma widocznie unosić, czyli robić lifting Wam wizualny, rozmywać, rozjaśniać okolice pod okiem, no i oczywiście też cerę, bo jest to korektor, który może być nakładany i w tej okolicy pod okiem, no i oczywiście też na całą twarz, jeżeli macie taką ochotę. Ma Wam dać efekt obudzonego oka, no jego wykończenie ma być bardzo naturalne, czyli ani niezbyt matowe, ani niezbyt rozświetlające, po prostu, gdzie jest kursor? Po prostu wasza skóra, ale lepsza. No i jak się to prezentuje u mnie? Ja mam odcień, już Wam mówiłam w kosmetyczce miesiąca, ja mam odcień 140 i on jest troszeczkę cieplejszy niż ja zwykle, niż cała reszta moich korektorów. Może tak, większość moich korektorów, chociaż przyznaję, że jak nie ma korektorów o podtonach neutralnych, to jeszcze jestem w stanie ograć delikatnie żółte, ciepłe tony, absolutnie chłodne, u mnie nie zdają żadnego egzaminu, więc po nie sięgać nie mogę, wyglądam bardzo niezdrowo wtedy. Na stronie Makeup by Mario jest taka plansza, która może ułatwić dobór odcienia korektora do tego, co macie, jeśli chodzi o podkład od tego samego producenta, jeśli taki macie. I właśnie według tej planszy do mojego 2N, który mam w podkładzie, pasuje odcień 120 albo 140. Wydawało mi się, że 120 jest za jasne. 140 też w gruncie rzeczy, nie ten pędzel. 140 też w gruncie rzeczy mogłoby być troszkę ciemniejsze, ponieważ ja jednak preferuję, żeby korektor był jak najbardziej zbliżony odcieniem do podkładu. Nie za bardzo lubię sobie tą okolicę pod okiem tak bardzo rozjaśniać, chociaż przyznaję, że to właśnie w ten sposób. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o ten konkretny korektor tej marki. W ten sposób otrzymuje się efekt obudzonego oka, kiedy ta przestrzeń jest troszeczkę jaśniejsza niż cała reszta twarzy, no wtedy właśnie jest ta przestrzeń taka rozjaśniona, młodsza, można powiedzieć, bardziej troszkę wyprasowana. Tak to się prezentuje, moi drodzy. 140 odcień, naturalne wykończenie. To wszystko lśni w ten sam sposób, w jaki śni podkład. Lśni podkład. No tutaj jakoś od razu się ta okolica, w ogóle ta twarz, jaśniejsza, młodsza trochę, bardziej rzeczywiście obudzona.
To nie jest korektor, ja go szybciutko utrwalę pudrą od Pat McGrath. Pokazuję Wam tutaj sprawdzone kosmetyki, więc nie będziemy sięgać po nic innego. Jego poziom krycia jest całkiem niezły, chociaż nie jest to krycie pełne. Ja przyznaję, że nie doczytałam tam nigdzie, jakie krycie ma Wam dać to ten korektor. Jest jedynie napisane, że ma być naturalne wykończenie. No jest troszkę tego krycia. Trzeba też przypomnieć, zresztą to chyba widać, że jakichś takich spektakularnych zacienień czy zaczerwienień nie mam. Zwykle potrzebuję sobie troszeczkę skorygować wewnętrzny i zewnętrzny kącik. Gdzie mam lekkie zaczerwienienie, to mam lekkie zacienienie. I też muszę zaznaczyć, że nie jestem... Znaczy ja nie muszę mieć takiego bardzo mocno kryjącego korektora, chociaż przyznaję, że jeśli mam do czynienia z takowym, to wtedy po prostu mogę sobie pozwolić na nałożenie naprawdę minimalnej ilości produktu, bo i tak ta ilość pigmentu, która jest w tej minimalnej ilości, jest w stanie, że tak powiem, poradzić sobie z tymi moimi problemami. Tutaj tego krycia jest na przykład mniej niż w takim korektorze od NARS, w takim Radiant Creamy Concealer i muszę przyznać, że biorąc pod uwagę jego kremowość, to jest gęsta formuła, jego kremowość, jego wykończenie, to jak on się zachowuje pod tym moim okiem, bo od razu Wam powiem, że moja okolica pod okiem jest okolicą wymagającą, to jest okolica już nie najmłodsza, i bardzo często korektory, ze względu na zmarszczki, ze względu na właśnie wiek już mój też, bardzo często korektory nie tyle się mi zbierają, chociaż no wiecie, jak jest z kiepskiej jakości korektor, to on też to robi, co po prostu wyglądają bardzo nieładnie i nieświeżo po wielu godzinach. Ten korektor pięknie się nosi przez cały dzień. Wygląda świeżo, wygląda ładnie, nie zbiera się, nie ciastkuje, nie pęka, więc godna polecenia, solidna formuła. Mamy już takie rzeczy na rynku. Na przykład korektor od Too Faced. Ten Ethereal Light Concealer, z tego co kojarzę, on też jest kremowy. On też jest napigmentowany mniej więcej na tym samym poziomie. To też jest spore krycie, ale nie takie pełne jak wcześniej wspomniany NARS Radiant Creamy Concealer. To też jest taka formuła, która bardzo ładnie prezentuje się pod moim okiem cały dzień. One są bardzo do siebie podobne. Strefa ta została przypudrowana, brwi zostały ogarnięte na tyle, na ile pozwoliły się ogarnąć. Bronzer został nałożony i nie wyjęłam tego mojego ukochanego enhancera, którego nie mam w kosmetyczce miesiąca, z bardzo prostej przyczyny. Boję się, że jak go wyjmę i go nałożę, to już go nie schowam, bo to jest mój ukochany bronzer i Wy już o tym wiecie. Ale muszę przyznać, że bronzer w płynie od Inglot, który wyszedł we współpracy z Komunikatywnie, też bardzo atrakcyjnie wygląda i bardzo łatwo się zaaplikował i pasuje do tego podkładu. Przechodzimy, moi drodzy, do nowości nie u mnie, do nowości, która pojawiła się w Sephorze i do nowości, która teraz zostanie zaaplikowana na moją buzię i nie jest to jeszcze paleta, bo paleta niestety u nas się nie pojawiła, ale o tym za chwilkę. Mowa o różu w kremie i to jest Soft Pop Plumping Blush Veil i on jest w odcieniu Barely Blushing. I tym razem już na stronie Sephory, ze strony Sephory będę w stanie Wam przeczytać kilka informacji. To jest lekki kremowy róż do policzków z kwasem hialuronowym, który nawilża i ujędrnia skórę. To jest bardzo lekka formuła, która wypełnia, nawilża skórę po raz kolejny, jednocześnie podkreślając policzki świetlistym wykończeniem. Rzeczywiście te odcienie, to znaczy odcienie tego różu, wszystkie są takie mokro lśniące, ale tutaj nie ma drobin, pomimo tego, że jest napisane, że oprócz kwasu są tutaj perłowe pigmenty, które tworzą subtelne, świetliste wykończenie i rzeczywiście to wykończenie jest bardzo subtelne. I zaraz Wam pokażę, jak to Barely Blushing wygląda u mnie. Ja jestem fanką tej formuły. To jest formuła, która jest lżej napigmentowana niż te róże w sztyfcie. I nie zrozumcie mnie źle. Ten róż w sztyfcie, który u siebie mam, już nie pamiętam w jakim odcieniu, on jest fantastyczny. Ja w ogóle jestem fanką tych kosmetyków, tej marki. No ale wiadomo, że są kosmetyki, które bardziej do mnie przemawiają, które mnie bardziej zachwycają i które cały czas uważam za świetne, ale nie jakieś specjalnie rewolucyjne. I tak na przykład jest z różem w sztyfcie. Formuła w sztyfcie jest bardziej... Źle zaczęłam zdanie, bo ona nie jest bardziej matowa. Chodzi o to, że ona jest mniej rozświetlająca. Ona dalej ma bardzo naturalne wykończenie, z tym, że tutaj ten blask jest intensywniejszy. To nie jest mocny, tłusty blask,
jego nie jest za dużo. Wygląda niezwykle naturalnie. Tu się wszystko pięknie blenduje. Tutaj nic pod spodem. Tutaj jest nieprzypudrowany podkład i przypudrowany korektor. Ani puder na korektorze, ani sam korektor się nie zbierają, nie ciastkują, nie rozwarstwiają. Nic mi nie znika. Pigmentacja jest przez cały dzień, aż do momentu zmycia, na takim samym poziomie. I ja uwielbiam tą formułę. Zdecydowanie bardziej do mnie przemawia to połączenie tego bardzo delikatnego odcienia, tej lekkiej pigmentacji, tego blasku. Skóra wygląda soczyście, zdrowo, ale nie tłusto. Ja jestem właścicielką cery mieszanej, przetłuszczam się w strefie tej i jestem przewrażliwiona na punkcie blasku. I nawet teraz, w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy ciągnie mnie bardziej do matu, to wykończenie to jest coś, co mi się bardzo podoba, coś, co bardzo lubię. No po prostu wyglądam lepiej i świetnie się w tym czuję. Wolę tą formułę od formuły w sztywcie od Mario, tak jak wolę zdecydowanie bardziej formułę tego enhancera brązującego kosmetyku od brązera w sztywcie i zdecydowanie od brązera w pudrze. Oczywiście Mario ma też róże w pudrze, z tym, że one już mają takie bardzo naturalnie matowe wykończenie. Też są boskie, też są piękne. Tutaj wszystko się pięknie aplikuje, wszystko pięknie się nosi, ale przyznaję, że biorąc pod uwagę trzy oferty, jeśli chodzi o róże. Róż w sztywcie, róż w pudrze prasowanym i róż w tym kremie w opakowaniu. Jakbym miała polecić jedną formułę, to zdecydowanie ta. No, wygląda to soczyście, zdrowo, bardzo tak młodzieńczo, a do tego jest świetnej jakości. Rozświetlacza nie nakładam dzisiaj, bo i tak jest bardzo soczyście i świeżo i generalnie nie czuję już potrzeby, żeby rozświetlać sobie jakiekolwiek partie twarzy, może oczy. I teraz przechodzimy do głównego punktu programu, można powiedzieć. Problemu chciałam powiedzieć, to nie ma żadnego problemu. Najmniejszego. To jest paletka Make Up by Mario i jego Ethereal Eyes, czyli takie eteryczne oczy. Jest lustereczko, opakowanie jest plastikowe, podobnie jak w poprzedniej palecie Master Mattes. I ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ta paleta jest paletą limitowaną. Może chodzi o to, żeby ona pojawiała się i znikała. No i wtedy oczywiście jest większe zainteresowanie. Paleta nie należy do najtańszych, bo w Stanach trzeba za nią dać $68. Niestety w naszej Sephorze nie pojawiła się ani razu, ani podczas debiutu marki w Sephorze. Ona wtedy w ogóle też nie była dostępna na rynku, nawet w Stanach. No ale teraz miałam nadzieję, że jak ponownie pojawiła się na stronie Mario, no i w amerykańskich Sephorach, to może u nas się pojawi. Niestety nie. I biorąc pod uwagę, że teraz jak jestem na stronie Mario, to jest napisane, że to jest ostateczna wyprzedaż, palety nie będzie można zwracać, co się bardzo rzadko zdarza w Stanach. I jest ograniczenie 5 palet na klienta, czyli nie można kupić więcej niż 5 palet, no bo oczywiście to jest bardzo popularny produkt i już sobie wyobrażam, że ludzie kupują bardzo dużo, a później jak paleta znika, to mogą sprzedawać na przykład na eBayu w Stanach Zjednoczonych, więc takie ograniczenie. I tak jak na początku powiedziałam, tu nie ma absolutnie żadnego problemu z formułą, z blendowaniem, z tego jak te makijaże wyglądają, jak się tworzą. Zresztą, tak szczerze mówiąc, to jeśli chodzi o jakość matów, na przykład byłam spokojna, dlatego że Master Mattes paleta, gdzie są same maty, jak sama nazwa głosi, jest mistrzostwem świata według mnie i to jest paleta, którą, to jest jedna z palet, po którą najchętniej sięgam. To jest taki pewnik, tam nic się nie osypuje, tam się nic nie zbiera, tam się wszystko idealnie i bardzo szybko blenduje do chmurki, te makijaże są zawsze ładne, najprościej w świecie. One są po prostu ładne. I tu jest tak samo. I ja nie kupiłam tej palety przy pierwszym rzucie, można tak powiedzieć, bo unikam z reguły rzeczy limitowanych, ale miałam wrażenie, że jak pojawiła się po raz drugi, to był znak od kosmosu, że to jednak jest coś dla mnie. Zresztą byłam bardzo ciekawa tych błyskotek. To nie są folie, moi drodzy. One, te cienie bardzo mi przypominają pojedyncze produkty rozświetlające, ponieważ Mario, on chyba sobie nawet jeden wyjęłam, czy jeden, mam tylko jeden, ale wyjęłam go sobie, żeby wam pokazać. Chodzi mi o Master Crystal Reflector w takim pojedynczym opakowaniu i to są produkty, które można stosować jako rozświetlacze na twarz czy ciało, no oczywiście jak cienie do powiek. I ja uwielbiam ten cień, on jest w odcieniu Quartz, bo tu jest przeźroczysta baza z milionem drobniusieńkich iskierek. Wiele firm wypuszcza
takie cienie, ale z reguły ta drobina jest trochę większa i już inaczej to bardziej topornie wygląda na powiekach, tutaj można osiągnąć efekt albo takich powieki delikatnie opuszonej milionami iskierek właśnie, a kiedy nałoży się więcej tego produktu, to jest po prostu mokra, śliska powieka, bez tłustości, która u właścicieli powiek opadających, czy w ogóle powiek, które wiecie, no się zbierają, które nie wyglądają jak u Maksineczki, która ma moim zdaniem idealną powiekę. Tu jest wszystko jak z obrazka, no ja takiej nie mam, więc coś, co wygląda jak krem, ale nie jest kremem i się nie zbierze, jest dla mnie. To są mniej więcej takie cienie. Mniej więcej, ponieważ tak jak w tym Master Crystal, tak? Master Crystal Reflector, ta baza jest przeźroczysta, to tutaj jest półprzeźroczysta. Natomiast ten sam rodzaj rozświetlenia, to są drobinki, one są malusieńkie, jest efekt mokrej powieki, ale też może być efekt właśnie miliona drobniusieńkich iskierek, kiedy nałoży się tych cieni mniej. Jest też jeden cień błyszczący, który nie daje takiego efektu, on jest po prostu subtelniejszy tutaj. Wiecie co, to jest metalowy plastik, staram się to tak zrobić, żeby Was nie razić, ale żebyście widzieli te odcienie. To jest taka mocniej napigmentowana baza o ze słabiej świecącą drobinką. Wszystko się pięknie trzyma mojej powieki, nie muszę tego kleić na klej pod brokat i nie ma nazw tych cień, tylko są numerki i literki. Trochę jak na szachownicy EE7, więc po prostu Wam pokażę, że zaczniemy od tego bardzo delikatnego, delikatnie różowego cienia i tutaj zobaczcie, trzy ruchy i właściwie cień jest nałożony i po blendowaniu. Jakość jest. Jest też efekt. Zaraz go Wam pokażę. I ta paleta bardzo szybko wskoczyła na top 3 spokojnie. Oczywiście na chwilę obecną jest moją naj ulubioną, ale ja też zdaję sobie sprawę z tego, że to jest taki szał nowości. Z racji tego, że dopiero co ją dostałam, to nie mogę się nią nacieszyć. Robię różnego rodzaju makijaże, i mocniejsze, i delikatniejsze, bo to jest paleta, która oczywiście daje Wam opcje. Pomimo tego, że te błyskotki mogą rozczarować wiele osób, jeśli chodzi o poziom blasku, bo to, tak jak powiedziałam, ani nie są brokaty, ani nie są metaliki, to nie będzie blask widziany z księżyca, ale to jest blask, który pięknie można stopniować, można się subtelnie opruszyć, a można sobie nałożyć więcej tego cienia błyszczącego i wtedy robi się taka piękna, lśniąca, mokra powieka. Z tym, że dalej jest subtelnie i delikatnie. Uwielbiam ten efekt. I muszę przyznać, że te dwa cienie są mniej więcej na tym samym poziomie jasności, można powiedzieć. Żaden nie jest ciemniejszy od drugiego, z tym, że ten jest delikatnie chłodniejszy, ten jest delikatnie cieplejszy. Tej różnicy nie widać tak bardzo w palecie, jak widać na powiekach. I teraz ja sobie tutaj delikatnie przyciemnię zewnętrzny kącik, co oczywiście robi się znowu ekspresowo. Wracam do pędzla, do korektora i delikatnie czyszczę sobie zewnętrzne właśnie kąciki po blendowaniu i tyle, tak naprawdę. I teraz myślę, że wezmę ten cień. On pięknie się błyszczy. Zresztą one wszystkie pięknie się błyszczą. I teraz tak, można to, tak jak powiedziałam, zrobić na dwa sposoby. Czyli bardzo delikatnie sobie opruszyć tą powiekę. Proszę, tak jak tym kwarcem moim. I to będzie tak lśniło. Jest super. Jest delikatnie, subtelnie, ale widać te iskierki. One się odbijają i wcale nie są takie, wiecie, niewinne. A można też po prostu nałożyć tego cienia więcej i będzie po prostu mokro. Ale przyznaję, że nieważne ile tego się nałoży, cienia, to na tej mojej pomarszczonej, opadającej powiece nigdy te cienie błyszczące nie wyglądają sucho, nie robi się skorupka. Nie widać, że tego, żeby tego makijażu było po prostu za dużo. Te powieki nie są takie obciążone. Pięknie to wygląda. Ubolewam nad tym, że ta paleta nie jest u nas dostępna. To jest po prostu karygodne. Można powiedzieć, że serce mi krwawi, bo wiecie, ja będę z niej korzystać. To jest jedna z najlepszych palet, jakie u siebie mam. I to jest połączenie moich odcieni, bo oczywiście ktoś powie, tu jest nudno, tu jest nieciekawie. Nie wszystko jest dla wszystkich, moi drodzy, i to jest ok. Ktoś lubi więcej koloru, ktoś lubi, żeby te cienie były bardziej właśnie foliowe. Ja się z tym zgadzam, ale wszystkie kosmetyki recenzuję dla Was z mojego punktu widzenia. Tu jest magia, jak dla mnie. Tu są cienie, które pozwalają mi zrobić ekspresowy makijaż. Tu są cienie, które zawsze podkreślają w ten sposób, który ja lubię, moją urodę. To są cienie, które są bardzo
długotrwałe, które się nie osypują, nie znikają, nie zbierają w tej mojej opadającej powiece. I pomimo tego, że tak jak powiedziałam, to jest strasznie nie fair, że ta paleta jest limitką, to jest jeszcze bardziej nie fair, że ona u nas nigdy się nie pojawiła. No i nawet jeżeli chcecie się na nią skusić, to musicie zapłacić za tą przesyłkę dosyć wysoką cenę, ale kurczę, jest idealnie pod każdym względem. I przerywnik. I to już jest inny dzień. Troszkę inny makijaż, ale zaraz do tego przejdę. Takie główne elementy, oprócz oczu, mam prawie takie same. Prawie, ponieważ róż jest inny. Ja po nagraniu tamtej części filmiku schowałam ten róż od Makeup by Mario, nałożyłam dzisiaj coś innego. Ale nie o tym, moi drodzy. Ja podczas malowania się tą paletą, widać, że ja lubię to robić, lubię z niej korzystać, lubię tą paletę, zapomniałam, chociaż byłam przygotowana, powiedzieć Wam o czymś bardzo istotnym. Ale moim zdaniem to, o czym zapomniałam, jest tak istotne, że stwierdziłam, że warto usiąść jeszcze raz, choćby minął już dzień, i dograć ten element. I oto jestem, moi drodzy. Jak widać, paleta bardzo trafiła w moje gusta. Jakość jest świetna. Te odcienie, te makijaże, które nią wykonuję ja, urzekły mnie, ale jest na rynku u nas dostępny, może nie za niewielkie pieniążki, bo ta paleta, o której zaraz Wam opowiem, wcale do tanich nie należy, ale jest. Nie trzeba sprowadzać jej ze Stanów, nie trzeba czekać, aż ona się pojawi, bo jest to limitka. I mowa o palecie od Natasha Denona, o jej I Need a New Palette, moi drodzy. I od razu Wam powiem, że to nie są zamienniki. Dla mnie zamiennik jest jeden do jednego. Albo jest tak bliski, że można by powiedzieć, że wiecie, w takim ciemniejszym świetle, jak się przymrużę oczy, to prawie jest jeden do jednego. Tu jeden do jednego nie jest, ale jest bardzo, bardzo blisko. Czekajcie, ja postaram się takie Wam pokazać, żeby Was nie razić. To są siostry. To nie są siostry bliźniaczki, natomiast są siostry. Tutaj nie ma cieni, które byłyby identyczne. Cały dzień nie wiercili. Teraz musieli usiąść. Ale może zaraz przestaną. Wracamy do tego, co istotne w tym momencie. Tak jak powiedziałam, tu nie ma cieni, które są identyczne. Nawet ta taka brzoskwinka, macie tutaj je prawie że obok siebie. Czekajcie, nie, tego się nie da zrobić po prostu. Te dwie brzoskwinki, które widzicie, ta w dolnym rogu i ta tutaj, one nie są identyczne. Natomiast przy moim sposobie wykonywania makijażu muszę przyznać, że jest bardzo, bardzo blisko. Ja oczywiście jedną stronę mam zrobioną paletą Makeup by Mario, drugą, jeśli chodzi o makijaż oka, mam zrobioną tą paletą od Natasha Denona i nie będę tutaj teraz Was zachęcać do głosowania w komentarzach. Od razu Wam powiem, że ta strona, moja prawa strona to jest Makeup by Mario, lewa strona to jest I Need a Nude i nagrałam oczywiście wykonywanie tego makijażu, nałożyłam te dwa brzoskwiniowe cienie obok siebie i cień od Nataszy jest ciut cieplejszy. Tak, ja wiem, że tu jest dużo tych małych gwiazdeczek i przypisów na dole, dużo jest ale. Natomiast jak już Wam porównuję palety i mówię, że jest coś podobne, to muszę Wam też powiedzieć, w jakich okolicznościach. Jeżeli wykonujecie makijaż tak jak ja, czyli nakładacie możliwie najmniejszą ilość, no ale oczywiście chodzi o to, żeby ten cień było widać. Niemniej jednak rozblendowujecie je, to te dwa cienie moim zdaniem wyglądają identycznie. Tak, tak jak powiedziałam, jeden jest cieplejszy, ten od Nataszy, ten od Makeup by Mario jest ciut. To znaczy on jest neutralny, ten drugi od Nataszy, ta druga od Nataszy brzoskwinka, ona znowu jest chłodniejsza. Czyli tutaj mamy tak, chłodniejszy od tego od Makeup by Mario, cieplejszy, to jest tak po środku. Więc one nie są identyczne, jak się je zesłoczuje absolutnie obok siebie. Natomiast jak się je rozblenduje do chmurki, mowa o tym cieniu i o tej brzoskwince od Makeup by Mario, one na powiece u mnie wyglądają identycznie. Jeżeli nakładacie je płaskim cieniem, nie cieniem, tylko pędzlem, płaskim pędzlem i wklepujecie je w powiekę, ta różnica będzie zauważalna. Wtedy nakładacie więcej cienia, tak jak przy słoczowaniu i właśnie te podtony, które są różne, się wybijają bardziej. Jeśli chodzi o przyciemnianie zewnętrznego kącika takim średniej co do jasności cieniem, nie tymi najciemniejszymi, które macie tutaj w obu paletach, no to opcje Nataszy są chłodniejsze zdecydowanie niż nawet ta chłodniejsza opcja od Makeup by Mario. Makeup by Mario dają Wam jeszcze
opcję cieplejszą. Tutaj u Nataszki jest chłodno i tu już ta różnica mi się wydaje bardziej rzuca się w oczy. Niemniej jednak, jak się to rozblenduje i nałoży się jeszcze cienie błyszczące, to wydaje mi się, że te zewnętrzne kąciki wcale się tak bardzo od siebie nie różnią. Gdybym weszła do pokoju i nikomu nie powiedziała, że mam na sobie dwa różne cienie, to wydaje mi się, że absolutnie nikt by się nie zorientował. I w gruncie rzeczy chyba o to chodzi. Błyskotki. Tutaj jest największa zagwózdka, no bo to jak powiedziałam, te w palecie od Makeup by Mario są po prostu magiczne. Tu jest przeźroczysta baza, są miliony iskierek i mowa oczywiście o tych czterech cieniach. Tutaj już jest inna formuła. Jest mniej blasku, jest więcej o wiele bazy kolorystycznej. Tutaj mamy miliony iskier, które dają Wam opcję, że przy mniejszej ilości macie po prostu lekko opuszone gwiazdkami, można powiedzieć, powieki, a przy nałożeniu większej ilości cienia, przy takim, można powiedzieć, że ze zesłoczowaniu cienia na powiece palcem, no to już wygląda to intensywnie, jest efekt mokrej powieki, ale no Natasza też ma takie cienie. I oczywiście nie wszystkie. Ona w swojej palecie tej Ani The Nude przedstawiła trzy nowe formuły i to jest ten cień i ten cień. I tutaj Natasza daje Wam taką chłodną, różową opcję, coś czego w tej palecie od Mario nie znajdziecie. Tu jest tak bardziej szampańsko, neutralnie, nudziakowo i oczywiście niektóre cienie są bardziej neutralne, bardziej ciepłe. Niemniej jednak to są zawsze wariacje na temat szampana, oprócz tego takiego chłodnego brąziku tutaj. No ale tutaj macie jeszcze ten fantastyczny cukierkowy róż. Tutaj jest szampan, tu jest chłodniej. I ja dzisiaj nałożyłam na powieki właśnie ten cień po stronie Makeup by Mario i ten cień po stronie Nataszy Denony i znowu, na swatchach, jak się im człowiek przygląda, są różnice, bo ten cień od Makeup by Mario ma ciut różowych drobinek wrzuconych do tej mieszaniny, co daje oczywiście troszeczkę inny blask na powiece. Niemniej jednak, znowu jest przeźroczysta baza, znowu można zrobić lekko opruszoną powiekę przy mocniejszym pociągnięciu pędzla, chciałam powiedzieć, ale to jest bardziej pociągnięcie palca przy nałożeniu większej ilości tego cienia. Robi się mokro i w tej sytuacji muszę przyznać, że różnica się zaciera już. I jestem zdziwiona, muszę przyznać, bo po tej stronie, pomimo tego, że tak jak powiedziałam, cienie od Makeup by Mario mają przeźroczystą bazę, to w dużej ilości nałożyło się o wiele więcej iskierek niż po stronie Nataszy. Lśni się to równie intensywnie, ale chyba bardziej przemawia do mnie strona Nataszy. Tu się zaczyna wybijać już lekki kolorek, tu tego kolorku nie ma, ale musicie przyznać, pomijając te drobne różnice, że wygląda to bardzo, bardzo podobnie. No oczywiście, jeśli chodzi o liczbę cieni, to Natasza daje Wam więcej. Jest troszkę chłodniej, zwłaszcza tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o tej średniej jasności cienie matowe. Jakoś z jednej i z drugiej strony jest identyczna, z tym, że muszę przyznać, że jeśli chodzi o te najciemniejsze cienie w palecie jednej i drugiej, tu u Makeup by Mario chodzi o ten cień, to ten brąz od Makeup by Mario blenduje się troszkę lepiej. Ale też jest jaśniejszy troszkę od tego najciemniejszego cienia w palecie od Nataszy. Więc tyle ode mnie, moi drodzy. Tak, tak jak powiedziałam, nie ma cieni identycznych jeden do jednego, ale jest na tyle blisko, że można naprawdę bardzo podobne, jak i takie same praktycznie makijaże zrobić. Jakość jest świetna i tu, i tu. Ta paleta jest limitką, tą paletę trzeba sprowadzać ze Stanów, bo ona nie pojawiła się u nas w Sephorze. I wydaje mi się, że jest troszkę droższa niż ta paleta, ale musiałabym to jeszcze sprawdzić. Przyznaję, że nie porównywałam cenowo. Skupiłam się na jakości, na tym, jakie makijaże wychodzą. Tak jak powiedziałam, siostry, nie bliźniaczki, jest bardzo, bardzo blisko i teraz to już od Was zależy, czy w ogóle to Was interesuje. Wracamy do głównego filmiku. Makijaż utrwalony mgiełką, na rzęsach pojawiła się maskara i oczywiście wszystkie kosmetyki, które nakładam, nieważne czy przed kamerą, czy poza nią i nieważne czy są to kosmetyki marki Makeup by Mario, czy też może nie, wszystkie je znajdziecie podlinkowane w opisie poniżej. Przechodzimy do ust, moi drodzy. I znowu, podobnie jak z różem, jest to kosmetyk, który jest nowy u nas na rynku, ale u mnie jest już od lipca dokładnie. I jeśli pamiętacie, to jak Wam go pokazywałam w lipcu, tak nie do końca byłam zachwycona kolorem.
Może tak. Co to jest? To jest Moisture Glow Plumping Lip Color. I w Sephorze naszej on nazywany jest błyszczykiem. Makeup by Mario marka bardzo sprytnie obeszła tą potrzebę nazywania czegoś błyszczykiem bądź pomadką. Po prostu jest to dla nich kolor do ust, lip color. Moisture Glow, czyli coś nawilżającego, ponieważ jest tutaj znowu w składzie kwas hialuronowy. No i Glow, ponieważ jest blask. Z tym, że bez drobiny, żaden z odcieni, nie ma tutaj iskierek, jest mokre wykończenie. Macie bardzo mocną pigmentację, wodnistą formułę. Bardzo lekką, ale bardzo przyjemnie leżącą na ustach i rzeczywiście dającą nawilżenie. To jest coś, co można nałożyć na usta, nawet kiedy są troszkę spierzchnięte, bo jest to coś, co dzięki temu kwasowi hialuronowemu zapewni Waszym ustom jednak nawilżenie. Tak to wygląda, moi drodzy. Odcień Smoky Pink i ten odcień bardzo nieładnie na mnie wyglądał, to znaczy w mojej opinii oczywiście nie podobał mi się, jak wygląda na mojej opalonej cerze. A teraz, kiedy jestem blada, przyznaję, że przemawia do mnie. To jest taki brązik z odrobinką różu, jest chłodno, dużo pigmentu, bardzo lekka, wodnista formuła, ale z racji tego, że właśnie tego pigmentu jest tak dużo, niewielka ilość wystarczy, jest nawilżenie, jest delikatne mrowienie. Ale ono jest o wiele subtelniejsze niż to, które możecie zauważyć w innym produkcie od Makeup by Mario, czyli o tym, no już o wiele delikatniej napigmentowanym balsamie w sztywcie. Ja też mam ten produkt, uwielbiam go, bo on pięknie znowu nawilża, ma szklany blask i on intensywniej mrowi, o wiele. Tutaj jest bardzo subtelnie i nie od razu jest to mrowienie wyczuwalne, to jest dopiero efekt, który można zauważyć po kilku minutach i bardzo też możliwe, że wiele osób nawet tego nie zauważy. Jest tak subtelnie. Nie ma miętowego zapaszku, który wydaje mi się, że jest obecny w balsamie. Tutaj tego nie ma, w ogóle chyba zapachu nie ma. Nie. Pomimo tego, że jest to opisane jako błyszczyk, to znowu dzięki wodnistej formule nic się nie klei, nie jest w żadnym stopniu lepkie i oczywiście nie jest to najtrwalsza formuła świata, bo to nie jest kosmetyk zastygający, ale jest to kosmetyk, który dosyć długo leży na ustach, dzięki też tej wysokiej pigmentacji. To trzeba przyznać. Tak jak powiedziałam, nic się nie klei, nic się nie rozjeżdża, nie brudzi zębów i oczywiście, wiecie, będzie widoczny na ustach do pierwszego posiłku tak naprawdę. I moi kochani, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą zabawę makijażem, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w środę i sobie pogadamy, poplotkujemy o świętach nadchodzących, o możliwych prezentach, o tym, co zaczynają nam sklepy, perfumerie i drogerie oferować, na co może warto rzucić okiem, o czym warto pomyśleć, co przede wszystkim zwróciło moją uwagę i Wam to wszystko pokażę i poopowiadam, o tym będzie w środę. A dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Na razie. Pa!